Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. To jest twój pomysł. Twojego autorstwa. Tylko że jak nakręcę, to jacyś inni trenerzy podgapią. Czy jest to dla was trudne ćwiczenie? Nie za bardzo. Pierwszy raz takie ćwiczenie wykonujecie. Teraz nie daj ciała, bo cię nagrywa. A tata powiedział, nie daj ciała na kampus. Peter teraz. Zobaczymy dziś na mecz. Będziesz? Tak. Komentował. Komentował. Weź mi zrób jakieś zdjęcie. Ja mu na profilowy. Na profilowy musimy. Ja mu w takim linii. Jeszcze ciebie nagrać. Specjalnie dla pana Jakubca, tak? Jest to dla was trudne ćwiczenie? A pierwszy raz coś takiego robicie? Myślisz, że to jest przydatne w koszykówce? Co te ćwiczenie daje? Jeden przykład. Który ty jesteś rocznik? Bo się chyba pomyliłem. 2-2? Jestem teraz przygotowuję. To który? 2-3? 2-2. Dałeś rady. Ale musisz łapać tą ręką, o której powiesz. Z lewej strony rzucamy lewą, z prawej z prawą. Musi zmienić ze sobą. Tak? Czyli jak powiesz lewa, to musi prawą łapać? Zależy od tego, co mówisz. Ja nie patrzę,
O, teraz najlepszy zawodnik. Pomogłeś sobie drugą ręką. Piastowie, też masz takie ćwiczenia? Nie. To jest coś nowego dla ciebie. W Kołobrzegu masz też takie ćwiczenia? Mam ręce. A ty? Pierwszy raz się spotkałeś z takim ćwiczeniem? Nie. A u ciebie takie ćwiczenia są na treningach? Tak. Spotkałeś się z tym? I co te ćwiczenie daje? Żeby panować nad piłką i żeby był lepszy. Będziesz w reprezentacji Polski kiedyś grał? Oczywiście chcę. Mam. Życzę ci tego. Na razie tyle. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Pelplina, z Basketmani Camp. Pozdrawiam Zibi.